serious? Mother Giselle isn't wrong. At the moment, the Chantry's only strength is that they are united in opinion. And we should ignore the danger to the Herald. Let's ask him. I'm more concerned this won't actually solve any problems. I agree. It just lends credence to the idea that we should care what the Chantry says. I will go with him. Mother Giselle said she could provide us names. Use them. But why? This is nothing but a... What choice do we have, Liliana? Right now we can't approach anyone for help with the breach. Use what influence we have to call the clerics together. Once they are ready, we will see this through. The city still mourns. Just a guess, Seeker, but I think they all know who we are. Your skills of observation never fail to impress me, Varric. My Lord Herald! You're one of Leliana's people. What have you found? The Chantry Mothers await you, but so do a great many Templars. There are Templars here? People seem to think the Templars will protect them from the Inquisition. They're gathering on the other side of the market. I think that's where the Templars intend to meet you. Only one thing to do, then. Hej, witajcie, z tej strony Kalasar i od razu sorry za ten początek, taki dziwny, grzebałem trochę przy tym stole narad, tam se aktywowałem nowe opcje dialogowe i jakieś większe łupy czy coś w tym stylu aktywowałem, miałem jeden tylko punkt do rozdania w tamtym, ale mniejsza z tym i coś tam grzebałem i trafiłem na Orlines i tam właśnie se aktywowałem za punkty władzy właśnie tą lokację. No i się aktywowało, no i na szczęście miałem odpalony program do nagrywania, więc tak już bez Audacity nagrałem taki początek, tylko tyle właśnie co potrzeba z wątku fabularnego, co tam gadali. No ale resztę to już tutaj widzicie, trafiliśmy do Orlines, jest jakaś mapa główna, raczej nie, tylko tutaj są poziomy, ale tego bardziej się oddalić nie da. Ale bądź co bądź pokażę wam, jeżeli będziemy następnym razem w stole narad. Ale jeszcze mamy tutaj poziom zdobyty. 7 punkty do wydania. 7? Wow! Z jakiej to przyczyny? A czemu mi się te zresetowały wszystkie punkty? What the fuck is this? Czemu tak dziwnie? To miałem aktywowane. Ale skoro mi to wzięło, to ten błysk ognia mi nie jest potrzebny. Więc sobie może coś tutaj aktywuję. Nie wiem czemu, tak dziwnie. Mi się to zresetowało. A u nich się nie zresetowało. Dobra, auto awans. Niech sobie biorą co im wygodniej. No, chcę Solasa. Dobra, auto awans jeszcze. Czy Varric i bodajże wszyscy, tak, nie wiem czemu tak dziwnie mi się tu zrobiło, coś przez przypadek kliknąłem. Dobra i kontynuujemy, tu są już misje raczej główne, więc zobaczmy co tutaj templariusze kombinują. Good people of Val Royo, hear me. Together we mourn our divine. A naive and beautiful heart silenced by treachery. You wonder what will become of a murderer. Well,
wander no more. Behold, the so-called Herald of Andraste, claiming to rise where our beloved fell. We say this is a false prophet. The Maker would send no mage in our hour of need. You say I am the enemy. The breach in the sky is our true enemy. We must unite to stop it. It's true. The Inquisition seeks only to end this madness before it is too late. It is already too late. The Templars have returned to the Chantry. They will face this Inquisition, and the people will be safe once more. Masz swoje bezpieczeństwo, suko. Trzeba było mnie posłuchać. Still yourself. She is beneath us. Was that display supposed to impress me? On the contrary, it wasn't for you at all. Lord Seeker Lucius, it's imperative that we speak with... You will not address me. Jaki dumny. Lord Seeker? Creating a heretical movement. Raising up a puppet as Andraste's prophet. You should be ashamed. You should all be ashamed. The Templars failed no one when they left the Chantry to purge the mages. You are the ones who have failed. You who'd leash our righteous swords with doubt and fear. If you came to appeal to the Chantry, you are too late. The only destiny here that demands respect is mine. What we truly need is an alliance that will seal the breach. Oh, the breach is indeed a threat. But you certainly have no power to do anything about it. But Lord Seeker, what if he really was sent by the Maker? What if... You are called to a higher purpose. Do not question. I will make the Templar Order a power that stands alone against the Void. We deserve recognition. Independence. You have shown me nothing, and the Inquisition less than nothing. Templars, Val Royo is unworthy of our protection. We march. Charming fellow, isn't he? Has Lord Seeker Lucius gone mad? Do you think he can be reasoned with? I hope so. If not him, there are surely others in the Order who don't feel as he does. Either way, we should first return to Haven and inform the others. No, czyli tutaj za wiele do roboty chyba nie będzie. Ale zaraz jeszcze... An arrow with a message? O, to jest ta strzała. Dobra, czyli coś kombinują. Zaraz zobaczymy, ale jeszcze tutaj mamy jakiś wykrzyknik. Zobaczmy. Zaproszenie. Dobra, gdzieś tam musimy wejść, ale to tam chyba raczej poboczna misja, więc jeżeli się na nią nie natchniemy, to tam nie będę za bardzo tego szukać. O, tutaj mam coś do przeszukania. Dobra, nie chce mi się tego czytać. O, coś ukryte. Czerwona chusta. Okej, coś tutaj jeszcze mamy. Przeczytaj.
i koniec. O, to jeszcze mamy głowę jakiegoś smoka. O kurde, za dużo czytania. Nie chce mi się czytać. No, czyżby to tyle było? Tam mam się udać. Gdzieś w tą stronę, więc pójdziemy sobie, zobaczymy, co tam mamy do zrobienia. Ale nie blokuj mi się na krzakach. Ta dalej poskładana, bo w mordę dostała. Mogła nie pierdolić farmazonów. Dobra, ale tutaj coś mamy jeszcze. Tutaj coś do przeczytania, ale tutaj jeszcze czerwona chusta bodajże, tak. Okej. Okay. Dobra, jakieś wpisy w dziennikach. Okej. Okay. Przeczytaj. Okej. Okay. Nic więcej tutaj nie ma. No, zobaczmy mapę, dzienniki. Nieważne. Weźmy sobie na drugie piętro. Tędy kto się wchodzi? Raczej nie. Zobaczmy. Tam jeszcze wyżej jakoś można wejść. Zaraz zobaczymy. Tutaj się blokuje coś. Zobaczmy. Czyżby tędy kto się wchodziło? Na górę. Tutaj chcę przejść. Tak, udać się na to miejsce. Okej. Okay. Gdzie tym razem mam tu podejść? Chustę widzę. Dobra, jest. Gdzie tym razem mam iść? Tutaj? Z powrotem na dół? No, przejdź. Przejdź, tak. Gdzie tym razem mam podejść? Nie wiem. Ale władzę muszę zdobyć, więc tutaj... raczej nie podziałam, więc muszę wrócić tak czy inaczej. Nic więcej tutaj do robienia raczej chyba nie ma. Chyba, że jakieś poboczne coś tam będą, jakieś misje, ale to na razie przejdź z tym. Grand Enchanter Fiona? Leader of the Mage Rebellion. Is it not dangerous for you to be here? I heard of this gathering, and I wanted to see the fabled Herald of Andraste with my own eyes. If it's help with the breach you seek, perhaps you should look among your fellow mages. That would have been my first choice if you'd been willing to speak with us. We're willing now. That's the important thing. Consider this an invitation to Redcliffe. Come, meet with the mages. An alliance could help us both, after all. I hope to see you there. Au revoir, my Lord Herald. Come, let us return to Haven. No, czyli magowie chyba chcą do nas dołączyć. Zobaczymy w przyszłości, jak to wyniknie. Dobra, musimy władzę zdobyć do głównej misji. Niepotrzebnie tam zużyłem. Właśnie i tutaj jest azyl. Tutaj do Orleans, czy jak się to zwie ten kraj. Tutaj wyruszyliśmy właśnie, ale tutaj jeszcze coś mamy. Ale wróćmy do azylu. Tam mamy tą misję główną. Jeżeli jakoś bardzo fabuła nie będzie nas pchała do przodu za specjalnie, to się udamy z powrotem do tej pierwszej, znaczy drugiej lokacji. Tam, gdzie wszystkie te misje poboczne robiliśmy. Okej, jesteśmy w azylu. Teraz musimy do stołu narad bodajże podejść. Więc zobaczmy, co tam mamy do zrobienia. Jakieś pieprzenia tam w tle słychać. Dobra. Chciał już wrócić i tam dokończyć tą mapę całą.
i ewentualnie, gdy tam się pojawi jakaś misja główna, wrócić. A tak, żeby mieć już spokój z tamtą mapą. It's good you've returned. We heard of your encounter. You heard? My agents in a city sent word ahead, of course. It's a shame the Templars have abandoned their senses as well as the capital. We had to do something, and now we have an opportunity. Yes, and we have the opening we need to approach the Templars and the mages. Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember. True, he has taken the order somewhere, but to do what? My reports have been very odd. We must look into it. I'm certain not everyone in the order will support the Lord Seeker. Or the Herald could simply go to meet the mages in Redcliffe instead. You think the Mage Rebellion is more united? It could be 10 times worse. Właśnie, chyba teraz musimy wybrać, czy templariusze, czy magowie. No, templariusze nie są zbyt mili, a magowie... właśnie sami zaproponowali współpracę. Więc wybierzmy magów. No doubt what they've always wanted. Support for their cause. We shouldn't discount Redcliffe. The mages may be worth the risk. They are powerful, Ambassador, but more desperate than you realize. You think the invitation could be some kind of trap? If some among the rebel mages were responsible for what happened at the Conclave, the same could be said about the Templars. True enough. Right now, I'm not certain we have enough influence to approach the Order safely. Then the Inquisition needs agents in more places. That's something you can help with. In the meantime, we should consider other options. Okej, Kassandrze się to za bardzo nie spodobało. Several months ago, the Grey Wardens of Ferelden vanished. I sent word to those in Orlais, but they have also disappeared. Ordinarily, I wouldn't even consider the idea they're involved in all this, but the timing is curious. So you're telling me this because... The others have disregarded my suspicion, but I cannot ignore it. 2 days ago, my agents in the Hinterlands heard news of a Grey Warden by the name of Blackwall. If you have the opportunity, please seek him out. Perhaps he can put my mind at ease. And if he can't? Then there may be more going on than we thought. O, na pewno tego szarego strażnika odwiedzimy. I prawdopodobnie będzie można... A, czy ja tutaj mogę coś zrobić? Go zwerbować właśnie tego szarego strażnika do swojej drużyny. Właśnie bym dał go jako dwuręcznego miecza. Że tak to nazwę. Władza 9. Potrzebujemy 15 do tamtej misji. To jest w toku. Gotowy raport. Amulet potęgi zdobyłem. Fajnie. Zaakceptuj raport. Co mamy tu jeszcze? O, 10 minut. No to wyślijmy, niech tam sobie pójdzie. Okej. Okay. Na razie to tyle. Już chyba udajemy się do tej poprzedniej lokacji. Tak mi się zdaje przynajmniej. Władza plus 2. Yeah. I mamy jeszcze jakąś misję poboczną chyba. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia. I've got a message for the Inquisition, but I'm having a hard time getting anyone to talk to me. What's the message? We've got word of some Tevinter mercenaries gathering out on the Storm Coast. My company commander, Iron Bull, offers the information free of charge. If you'd like to see what the Bull's charges can do for the Inquisition, meet us there and watch us work. I look forward to meeting this Iron Bull. We're the best you'll find. Come to the Storm Coast and you can see us in action. No, jakichś sojuszników chyba pozyskaliśmy. Dobra, ja tutaj w takim razie bym zrobił chyba cięcie i widzimy się już na tej mapie, co
sprzed dwóch odcinków bodajże, więc widzimy się za chwilkę. Ok, jesteśmy już na miejscu. Tutaj sobie oznaczyłem znacznik gdzieś tutaj. No, troszkę sobie w tym odcinku tutaj porobimy na tej mapie. Zobaczymy co i jak, bo tu raczej same poboczne misje raczej zostały. Nie wydaje mi się, żeby tu były jakieś główne misje. I udamy się prawdopodobnie do Redcliffe. I tam będzie szary strażnik, którego chciałbym zwerbować. I tam raczej główne misje raczej powinny być, a jeżeli nie, no to na pewno tam jest ta główna misja z władzą, bodajże 15 mamy uzbierać. Właśnie se poczekamy, uzbieramy i wtedy ruszymy dalej. Tutaj mam coś, jakiś klucz do chatki zdobyć, ale jeszcze mogę zająć ten teren. Ok. I zobaczmy. Tutaj coś jest. Przeszukaj. Czy tutaj będzie ten klucz? Wielki miecz. 68 obrażeń. Tak, to jest to. Udaj się do chaty na wzgórzach. A gdzie to jest dokładniej? Tutaj. Więc tam się udamy tym teraz. Prawdopodobnie tą misję skończymy i zobaczymy, czy starczy jeszcze czasu na coś innego. I w następnym odcinku już widzimy się przy stole narad prawdopodobnie, bo chyba muszę odblokować Redcliffe. Ale to zobaczymy jeszcze, bo nie jestem pewien, jak to wygląda ta sytuacja dokładnie na mapie. To chyba tutaj jest, tak? Co my tu mamy? O, bariera, to trzeba zniszczyć. Jep, boom. Zniszczono, ale tutaj mam jeszcze skrzyneczkę, którą se przeszukam. Topór bojowy. Bierzemy to. Ostatecznie na sprzedaż. O, smoczaszka, wiem, że do czegoś tam była mi potrzebna. Smocza szkała. Szkała, tak. Dobra, i atakujmy. Jakiś przeciwnicy już wytrzymali są. Chcę zobaczyć. Wow. Szczała ma pierdolnięcie. Jeb, boom. Nie będziesz mnie tutaj, kurde, atakować. Dobra, już wszyscy chyba padli. Więc se pozbierajmy. Esencja cienia. Coś tutaj mamy? Raczej nie. Jeszcze kawałek nam tutaj brakuje. Smocza szkała. Skała. Zbierajmy to, bo to się na pewno przyda. Tutaj jeszcze dwie sztuki mamy. Tylko ciekawe, ile wypadnie z jednego. Z tego jedna było. A tutaj? Trzy sztuki aż. Dobra. No to lecimy dalej. Tutaj mamy kolejną. To jest raczej rzadko spotykane. Pierwszy raz to widzę w ogóle. Więc to pozbierajmy. Tutaj mam jeszcze coś do przeszukania. O! Lodowa laska opiekona, ale raczej gorsza chyba od mojej. Zobaczmy. Nie, mam lepsza. Patrzcie, patrzcie. Tylko jakie tu są bonusy? Magia plus 5 moja ma i obrona przed magią i siła woli. Czy o jeden więcej obrażeń ma, ale więcej ma za to 12% premia obrażeń za barierę. A tutaj mam magię plus 5 i obrona przed magią, więc chyba moje jednak będzie lepsze, ale za to dam za to Solasowi. Na pewno to wyjdzie na lepsze. I dobra, idziemy w takim razie dalej. Gdzieś tutaj. Tutaj mamy smocza skała. Czy ja w ogóle dobrze idę? Zobaczmy, coś tu do przeszukania mam. Schemat jakiś. Co to jest tutaj? Nic tu więcej nie zrobimy. Weźmy tą smoczą skałę jeszcze. No i lećmy jeszcze tym drugim korytarzykiem, co my tu mamy.
coś do zajęcia, ale jeszcze smocza skała tu jest. Więc ją zbierzmy. Zajmijmy ten teren. I nic więcej tutaj nie ma, czyli ja do tej jaskini nie miałem wchodzić, tylko gdzieś na górę chyba. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Gdzie to jest? Udaj się do chaty na wzgórzach. Tylko gdzie ta chata jest? A tutaj, dobra. To ja w takim razie chyba będę musiał się jakoś przefast travelować. Więc tutaj się przefast travelujmy. Dokończymy tą misję, żeby już tutaj mi nie zaśmiecała mapy. No i skończymy chyba odcinek, tak mi się wydaje. Ale to jeszcze zobaczymy. Ale raczej tak. Mogłaby ta podróż szybciej nieco trwać, no ale dobra. Już się ruszamy. Ale tu jeszcze przy okazji mam coś. Spójrz. O. Okularia. Trzeba poszukać. Jeszcze jedno mi zostało do znalezienia. Dobra, mam już. Wow, 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 wow. Kurde. Fucking shit. Zjebałem się trochę. Ale dobra, ciul już z tym. Tutaj to chyba pozbierać trzeba to, co się znalazło. To na mapie raczej się odznaczyło. Ale na razie póki co lecimy do tej chaty na wzgórzach. Co my tu jeszcze mamy? Zbierzmy to. Może się do czegoś przyda. Okej, gdzieś tutaj ta chata powinna chyba być. No, raczej nie ta. To jest tutaj, tak? Dziennik, zobaczmy. Tak, to jest to przede mną, ten znacznik, to takie oko. Więc zmierzajmy do niej. Co nam tam się przytrafi, zobaczymy zaraz. Tutaj w ogóle jeszcze mam jakiś znacznik. A, to jest odłamek, dobra. Jeszcze jeden sobie zbiorę. Cannot say what it is, but there must be a reason the skull illuminated the object. Przeszukajmy, co to tutaj leży. Jakaś coś jakieś do ulepszania prawdopodobnie. O, czyli to jest ta chata, to już ja tu byłem wcześniej. Jak tą twierdzę apostatów żeśmy tutaj rozbijali. I co my tutaj mamy? Wow, 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 co się dzieje? Kurde. Atakujmy. Większa zmora, kurde. Mam nadzieję, że jakoś tutaj nie zapaskudzi nam za bardzo. No, ale tutaj już praktycznie pada. Jeszcze pierdzielnijmy sobie ogniem w nią. No, tutaj ściana blokuje mnie chyba. Ale już padła. Co my tutaj mamy? Skrzynię jakąś. Zobaczmy. Jakiś topór. Ale weźmy, najwyżej na sprzedaż będzie. Ale chyba coś jeszcze z tego wypadło, więc zobaczmy, co my tu mamy. O, amulet. Magia plus 5. O, to może mi się przydać. Akcesoria. Tak, magia plus 5. Zamieniajmy. Amulet potęgi, o właśnie, to rzadkie. Tylko dla Warika. Patrzcie, patrzcie. To, co zdobyłem właśnie wcześniej. Więc dajmy mu, jeżeli tylko Warik. Ja mu to założyłem, czy nie? Dobra, nieważne. To by było na tyle. A co my tutaj mamy? Ale na razie nie będzie się tu udawać na pewno. I tutaj byśmy zakończyli odcinek. W następnym odcinku tam ogarnę, czym tu się byśmy zajęli, bo właśnie chciałbym się do tego Redcliffe, do Szarych Strażników
do tego Blackwoola, czy jak on tam się tam zwał, dotrzeć i go zwerbować. No i tutaj byśmy właśnie zakończyli ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Do usłyszenia i na razie.